Jeżeli jesteś fanem Wiedźmina i lubisz te uniwersum, zostaw łapkę w górę. Moi kochani, Geralt z Rivii oficjalnie trafia do Fortnite. Już teraz, wykonując zadania w karnecie bojowym, możemy odblokować Geralda. Ja już oczywiście go odblokowałem, a Epic Games z okazji tej współpracy przygotował bardzo fajny event, gdzie musimy wykonywać różne proste zadania, aby odblokować dodatki kosmetyczne nawiązujące do Wiedźmina. Dzisiaj przejdziemy sobie dwie pierwsze mapy w trybie kreatywnym, dzięki którym odblokujemy nagrody. Więc można powiedzieć, że startujemy z taką miniserią, która będzie kontynuowana przez najbliższe dni na moim kanale. A z tego, co mi wiadomo, będzie jeszcze dostępnych kilka takich mapek do przejścia, a ja chciałbym mieć całą kontynuację tego eventu u mnie na kanale, więc jeżeli wam się to podoba, zostawcie łapeczkę w górę, a teraz zaczynamy. Lecimy, moi kochani, z pierwszą mapą, która nazywa się Axie Challenge. Jak dobrze wiecie, Wiedźmin tworzył znaki i tym na przykład znakiem potrafił poskromić dzikie zwierzęta albo jakieś takie opętane. Dodatkowo ten znak też działał na zwykłych ludzi oraz na nieludzi, więc zobaczymy, co ten challenge nam przyniesie. Tak wygląda kod do mapy, no i zaczynamy. Mamy nowe zadanie przed nami, okej. Otwórz tablicę ogłoszeń. Likwiduj graczy, by zebrać 15 medalionów i odblokować misję mocy. Potwierdź. Wow, 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 okej. O, jaki mam kozacki mieczyk. Co? Ej, ale kozacki kombo można walić. A prawy myszy co jest? Blok? A lewy ma atak. No dobra, moi drodzy, jeżeli nie wiecie, skąd mam skina Wiedźmina, no to już wam mówię. Z karnetu bojowego. Wykonałem przed chwilą wszystkie zadania. Męczyłem się ponad 2 godziny, bo takie napocone było lobby. Teraz wam polecam zagrać. Z pewnością teraz te lobby jest troszeczkę już luźniejsze. Wow! Jest mój miecz! Tu jest mój miecz! Normalnie go klepię! Ole Wiksa! Dobra, poczekajcie, nie kumam tego miecza. Na razie biję go jak borowik. Wow, 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 co ja zrobiłem? Dobra, zblokowałem to trochę. Prawy myszy blok, okej. To jest combo, dzięki któremu bijemy mocniej, tak? O Boże, to są takie same kasztany jak ja w tą gierkę. No chodź, chodź się bić. Dobra, leżysz, borowiku. Okej, medaliony są te monety, tak? Ej, fajne to jest. Normalnie robimy duele z chłopami. Ale klepa, co jest? Dobra, Feral win. Jak przytrzymam lewy, to mi się miecz zapala. Czy wy to widzicie? A, i robię takie salto kozackie. No dobra. Okej, okay, i teraz patrz na to. Boom, dostał 20 tylko. Czemu tak mało? Leżysz, okej. Okay. Kolejny medalion. System walk mi się podoba. Leż, 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 morowiku. Leż, borowiku. No jest ostra klepa. Dlatego też powalę? Tak! Faral jest najlepszy. Generalnie chciałem wam powiedzieć, że kozacko to wygląda. Spójrzcie, jaka piękna kraina. Dawaj, dawaj, Faral, tak jest! Do końca z nim! Do końca! Padaj, 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 padaj! No i o Jezu, zostawiłem 3 HP. Nie możesz mi go ukraść, tego fraga, to był mój chłop! Dobra, porabione, porabione. Dobra, obydwoje. No i nice, 7 medalionów już. Dobra, jest wymiana na miecze, nie? Ostra wymiana, widzowie, porabiony. 8. A, lotnia tu działa, to nie wiedziałem, że działa. No chodź, mordeczko. Chyba, że się boisz walczyć. Dawaj, 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 dawaj. Ja się nie boję ciebie, stary, nie? Porabiony, kolejny. Skąd takie fajne kombo zrobił? Dobra. Mamy to. Jak to zrobić jak ten chłop? Okej, porobiony. Okej, 40 dostał. Dobrze! 13 na 15. I śmigło! Tak jest, kołobrotek. Pokonam go czy nie? Nie, dobili mnie z góry. Ciężko było. Okej, i śmigło, panowie! Tak jest. Je, leży, 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 leży! Podnoszę, podnoszę golda! I mamy to! 15 medalionów zdobyte! Łatwo! Teraz muszę gdzieś pójść, widzicie to? Wykonałem swoje zadania i gdzieś mnie prowadzi. Gdzieś mi się wydaje, że chyba muszę otworzyć te drzwi.
I wygram dzięki temu? Okej! Okay. Medytuj, emotka tutaj. Co oni z tym zrobili? Widzicie to? Czy o to tutaj chodzi? Czy nie o to? Zadanie wykonane. Mamy to! Kolejną mapą, którą udało mi się odblokować i sobie w tym momencie zagramy, jest Queen Challenge. A tak wygląda kod do mapy. Okej, moi kochani, lecimy z tematem i mamy coś do zrobienia. Tablica zadań. Błazen żartował ze wzrostu króla i jest teraz ścigany za swe niecne uczynki. Eskortuj go do miasta i eliminuj wszelkie zagrożenia, dopóki bezpiecznie nie opuści miasta. Potwierdzamy i lecimy! Możesz doprowadzić mnie do statku, w nagrodę dostaniesz sporo złota. No stary, jasne, że tak, za kasę zrobimy tutaj wszystko. Wow, goldzik do zebrania jest. Ale bajer, czuję się jakbym grał, kurczę, w Sonika, a nie we Wiedźmina. Jest kolejny goldzik i... O, są strażnicy! Chcecie walczyć ze mną? Z Wiedźminem Farelem? No to zobaczycie teraz. No co jest? Chłop na wstecznym chodzi i nie szło go dojść. Zobaczcie na to. Dobra, padł w końcu. XD. Tu jest jakaś inna taktyka niż tamtym detranie. Dokładnie tak. Tutaj musimy nawalać z tego ataku, który się kręci. Z kołowrotka tak zwanego. A mogę kupować przedmioty za golda, ta? Mamy goldzika do zebrania z ziomeczkami. I co możemy tutaj kupić na przykład? O! Rybka przytulka. Tą rybką przytulką, z tego co kojarzę, można było rzucać. I ona eksplodowała. Mogę też kupić sobie łuk. Weźmy sobie kolejną rybkę przytulkę. Ale te rybki przytulki będziemy dopiero wastować później, nie teraz. Zwiedzajmy te przepiękne miasto. Rozpęd i BOOM! Z półobrotu, tak jest. 80 HP mi zostało. To niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Wow, 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 Farel, musisz uciekać. Albo i nie. Ale podnośmy jeszcze pieniążki. Pieniążki trzeba wszystkie zebrać. Kolejny goldzik. Pozwiedzajmy tą mapkę, bo to naprawdę ktoś się napracował. Spójrzcie na to. Bierzemy łuk. No oczywiście, że tak. Łuk ognisty, płomienisty. Teraz będę podnosił wszystkie strzały moim ziomeczkom. Dobra, padaj. Czy ja mogę tą rybkę kupić? Kupujemy, bo trzeba coś zjeść. Chodzimy do jakiejś piwnicy. Uuu! Dobra, jednak wiecie co? Z tym łukiem to na chwilę obecną się wstrzymam. Mam tutaj mega dobrych ziomków w teamie. Nie ma to tamto. Dobra, prowadzi mnie dokądś. I co, ja mam tutaj wejść? Da się to rozwalić? Przytulką może. Nie no, ja rzuciłem tam przytulkę, zaraz nie wytrzymam. Czy mogę ją podnieść? Ta. Zbieramy ją z powrotem. Okej. Okay. Tutaj ktoś musi być, wiecie? Wow, 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 ilu tu jest? Dobra, 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 chłopaki. Dobra robota. Wow, 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 wow. Jeszcze boss jest jakiś. Mini boss to był. Okej, okay, odzyskujemy HP, jak z nimi się bijemy. Nieźle. W dwójkę sobie ładnie z nimi radzimy. A w trójkę jeszcze lepiej, tylko że jak ktoś nie ma HP, to musi się cofnąć. Puu! Puu! Dobra, idą, idą, idą. O kurde, gruby! Dobra, ja tu robię śmigło, ale chyba te śmigło nie zdaje egzaminu na takiego chłopa. Dobra. W głowę, w głowę, w głowę bijcie. O ja pierdziu, o ja pierdziu, o ja pierdziu. Dobra, tutaj można kupić rybki, nie widziałem. Wow, padam, żyję. Padam, żyję. Raz, dwa. Powiem wam tak, nie spodziewałem się, że nawet będzie tak ciężko ich pokonać. Wyjście za tą bramą, co teraz? Teraz mamy tutaj łódkę, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Użyj emotki, aby medytować. Dobra, używamy emotki. Tak jest. Dostajemy expa, kolejny poziom. I o to chodziło, o to chodziło. Poziom 122 już na moim koncie. Plus 42 tysiące expa. Wow, prawie cały poziom poszedł do przodu. Dobrze, teraz weszliśmy sobie do środka. I co my tutaj mamy? Jakieś pomieszczenie, mega fajnie zrobione. Tu powinny być jakieś fajne mapki. Pewnie się pojawią dopiero kolejne mapy, które będziemy mogli odblokować
już niedługo na dniach. A tak wygląda mój dzisiejszy postęp. Otrzymano nagrodę, otrzymujesz nagrodę sztandar, gratulacje. No, słaba nagroda i otrzymujesz sztandar, gratulacje, kolejna nagroda. Tutaj mam kolejne misje, które muszę wykonać, a dopiero później odblokuję kolejne mapy w trybie kreatywnym, więc jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, wbijajcie też na pixieshop.pl po przekozackie bluzy i koszulki, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!